Gutek i małe koty. Ale będzie jazda, dadzą mu popalić. Palenie jest niezdrowe. Ej, a skąd tu tyle małych kotów? One wyglądają trochę jak... jak ty. Odcinek start! Jaki piękny dzisiaj dzień. Hejka! Hejka! A co to za stado małych boczków? A my nie powinniśmy bać się psów? Chyba tak, ale ten nie wygląda groźnie. O, dziękuję. To nie był kot Plement. No nic, nikogo innego tu nie ma prócz nas i pana psa. Mam na imię Gutek. Glutek! Ej. Jesteś najstarszy i największy, więc zostajesz naszym nauczycielem. Najstarszy? No, siwy jesteś. No dobra, nie bójcie się. Ja was wszystkiego nauczę. Lekcja trzecia. Pierwsza. Umiesz już liczyć? Polowanie na myszy. Myszy są spoko. Mam jedną kumpelę, która jest myszą. Serio? Nie wiem, może. Kolejne pytanie, proszę. Jak się poluje na ptaki? Co wy macie z tym polowaniem? No, taki instynkt. Nie ma polowania w mojej szkole. Po co jest kuweta? Nie mam pojęcia właśnie. Całe życie sam się zastanawiam. Ja tam wolę iść na spacer. Ale my nie chodzimy na spacerki. Ha! I po to właśnie jest kuweta. Od początku wiedziałem. Czy koty i psy muszą być wrogami? Wcale nie. Skąd takie pytanie? Tut matki i dziecka. Nie. Instynkt. Czy można rozrabiać i niszczyć doniczki? Chyba nawet należy. Absolutnie nie. Nie rozrabiać? Nie w ten sposób. Jak już chcecie napsocić, to najlepiej pogryźć buty albo nanieść błota ze spaceru. Ale my mamy takie malutkie ząbki. Kiedyś wam urosną. A my też urośniemy? Czy tylko nasze zęby? Mam nadzieję, że całość równomiernie. Jak się bawić sznurkiem? No, najlepiej to bawić się patykiem albo piłką. Człowiek ci go rzuca i gonisz i przynosisz. A jak się bawić sznurkiem? A, sznurkiem to... no jak uważasz? Pora na lekcję. Dość tych pytań, bo ja nic nie rozumiem. Lekcja pierwsza. Jedzenie jedzenia. Musicie jeść inne, ale ogólnie trzeba jeść jedzenie. To my wiemy bez twojej pomocy. Lekcja druga. Spanie spania, czyli drzemkowanie drzemek. Spanko musi być. Tak jest! O, proszę, w końcu coś łapiecie. Leżenie leżenia. Należy się kłaść i leżeć i sobie odpoczywać. Albo wtedy można na przykład grzebać w zębach. Ja uwielbiam. Czasem znajduję nawet jakieś jedzonko. Okej. Okay. Spacery. My jesteśmy niewychodzący. Dobra, dobra, jeez. No to spacery do kuchni. A jak polować na ptaki za oknem, skoro my nie wychodzimy? Nie, no znowu to samo. Ech, pogadajcie może z nimi po prostu, co? A, okej. Okay. Hej, ptaszyska, chodźcie tu, upolujemy was. Dobra, ja się poddaję. Czego się dzisiaj nauczyliście? Że od starego psa młode koty nie nauczą się nowych sztuczek. Idę stąd. Pytania do boczka, kolejny odcinek, zapraszamy już teraz. Pytanie... ja teraz czytam! Pytanie do paczka. Czy potrafisz mojego kota kretyna? No tak to jest, jak się dzieci dorwą do klawiatury. Kto to jest paczek? Ej, to chyba chodziło o pączek, czyli o ciebie, bączek. Ała! Pytanie do reżysera. Co z szynszylami? Czy boczek je zjadł? Nie zjadł, ale myśleliśmy, że damy takie szynszyle, to wiecie, będzie miliard wyświetleń. Ale oczywiście każda sekunda tych robali to jedna sekunda boczka na ekranie mniej. No i wyszło jak wyszło, od teraz tylko boczek w odcinkach! Spółka boczek, boczek zo! Ty co ty taki rozśpiewany dzisiaj? A bo jakiś musical oglądałem, nie pamiętam. Boczek, mogłeś powiedzieć, pozdro Mietek, pilnuj skarpetek. Nie, pozdro Mietek, Nadi 8586, popilnuj mi skarpetek, bo ja idę coś jeść. I kto jest najlepszym raperem? Tupak. No ale potem ja. Nie, potem jest Tako. Dobre. Nigdy nie odpowiadacie na moje pytania. No wiesz, to nie jest pytanie, więc nie mam co powiedzieć. Psy lepsze. I pytanie do Gucia. Jak ty sobie radzisz z tymi pchlarzami? Nie radzę sobie, bo u nas nikt nie ma pchał, bo my jesteśmy czyści. A kiedy będzie odcinek Gutek vs. Psiamuraj? Nie będzie takiego odcinka,
bo ja bym nie dał sobie rady z psiamurajem. Spółka zo, Boczek. Zaśpiewaj w następnym odcinku. Dobra, uwaga. No i jazda. Kot ma urodziny niebieskie serdu... Nie, czekajcie! Od teraz robimy to inaczej. Będę układać bajkę z tych emotek, co widzę. Uwaga! Dwa koty poszły na urodziny i aż im się serca zaświeciły na niebiesko i powiedziały okej. Ale wtedy zgniły im te serca, zrobiły się fioletowe i przyszła taka mała mysz i zobaczył ją dinozaur i się wystraszył i zrobił dwa razy ze strachu. No, bo dinozaur to nie taki cwaniak jak kot. A teraz patrzcie, jaka piękna tęcza. Boczek, kocimiętka, co? Nie, nic nie brałem dzisiaj. Dlaczego ten kanał ma tylko 329 tysięcy subskrypcji? Przecież jest najlepszy. No właśnie, 1000 naszych ludzi cofnęło suba. To znaczy, że gdzieś na świecie 1000 kociąt płacze. 1000 kociąt jest głodnych. 1000 kociąt płacze! Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia.